No cześć. Jak nastroje przed ostatnim webinarem? Pogłos jest? Wiecznie to wino. To jest krzywy chyba będzie mówił. Pogłosu powinno nie być. Co by słychać? Spróbuję coś tutaj pokombinować. Cześć. Okej, teraz czy mnie słychać? Bardzo dobrze. No to.
Jesteśmy w domu. Tak, podziękujemy. O, dobra, postaram się to jakoś ściszyć. Delikatnie. Ok, czy jest trochę lepiej? Super. O, 19. Dobra. To rozpoczynamy nasz ostatni webinar z podstaw Java w Greenfoocie. I na dzień dobry prezentacja. OK. Czwarty webinar, czwarta filiżanka kawy. Lecimy dalej. Na ostatnich zajęciach dowiedzieliśmy się, czym są pętle i czym są listy i tablice. Nauczyliśmy się, jak wykorzystywać pętle do tego, żeby wypełnić tablice i odczytywać z nich dane, podobnie z listami. Wiemy, jakie są rodzaje pętli, umiemy je wykorzystać oraz to, że przyszedł mi się czasem na śmieszne imiona. Tam był jakiś Marian, Yogi i tego typu rzeczy. Dzisiaj zajmujemy się stringami, w sensie ciągiem znaków, bo nie będę paradował jak dorwal z Monty Pythona. I na początek, czym jest palindrom? Tutaj ładna definicja ze słownika języka polskiego. Palindrom to jest wyraz lub zdanie brzmiące tak samo przy odczytywaniu z lewej strony do prawej, jak i odwrotnie. Na przykład Kaja. No okej. Okay. Żywiący tak samo. Tylko jak to rozumieć? Będzie może być syntezator mowy? No niestety nie. Na razie nie. Choć byłoby fajne. To by było całkiem wypaśnie do zrobienia. Ale skoro bez syntezatora mowy, znaczy rozpoznawania mowy, no to w jaki sposób mielibyśmy sobie sprawdzić, czy dana fraza jest palindromem? Ano. Na początek odczytać tą frazę, zrównać ją do małych lub samych wielkich liter, usunąć spację i potem sprawdzimy, co dalej. Schemat działania naszej aplikacji, którą będziemy dzisiaj robić, jest następujący, czyli zrobimy sobie ludka, któremu będziemy podawali tą naszą frazę w okienku i on będzie ją przekazywał dalej. To dalej to jest jakaś metoda, która będzie po pierwsze usuwała z tej naszej podanej frazy spację, po to, żeby nie było spacji, bo to już może zaburzyć sprawdzanie palindromu, prawda? A spacji tak naprawdę nie słyszymy, kiedy coś mówimy, prawda? OK. I druga rzecz to jest przekształcenie na małe litery, bo w algorytmie, który przedstawię, duże W, na przykład duże W, nie jest tożsame z małym W. On sobie porównuje w tablicy znaków, czy dany znak odpowiada temu znakowi, który tam dalej jest i tu może mu nie zagrać, więc lepiej sobie to wszystko zrównać, a nie słyszymy dużych małych liter. To jest druga rzecz do ogarnięcia. No i po tym, jak sobie to wszystko zrównamy, ustawimy spację, no to przy pomocy trywialnego, kwantowego obliczania metodą Monte Carlo sprawdzimy, czy podana przez nas fraza jest palindromem. No i kiedy sobie to spimy, no to będziemy musieli to jakoś wypluć użytkownikowi, prawda? Więc najprostszy sposób to jest get wall show text i ta fraza jest palindromem. W ten sposób to zrobimy, żeby było prosto, łatwo i przyjemnie.
Teraz tak, jeszcze na sam koniec feheszki. Przedstawię dwa sposoby zrobienia tej aplikacji, przy czym jedna jest bardziej taka łopatologiczna, łatwiejsza do wytłumaczenia, natomiast druga jest trochę taka bardziej cwana, krótsza i cwana. I powinno się spodobać. Ok. To krótką prezentację, wstęp teoretyczny mam za sobą. No to pora na pulpit, tylko sobie uruchomię coś. To jest pulpit. Powinniście widzieć mój pulpit. To jest poprzedni projekt. Tam było pytanie, czy do list dopisują się na samym końcu obiekty, które dodajemy, czy gdzieś indziej. No i tu jest przykład, że one się dopisują na sam koniec. Może trzeba zrobić mały myk, zresztą na samym końcu, ostatnim razem mówiłem, zrobić myk taki, żeby zwrócić miśka. Ale to jest bardziej tak zaawansowane. Tym się nie będziemy na razie zajmować. Usuwamy i stworzymy sobie nowy projekt, czyli scenario, nie Java scenario. I na pulpicie zrobimy sobie palindrom. Dajmy create. I po chwili mamy projekcik. Miśki sobie usuniemy. Ok. Tak, jest. No to po pierwsze, tam napisałem, powiedziałem, momencik. Tutaj nie mam. Napisałem, powiedziałem, że przekażemy te nasze, ten, tą naszą frazę do palindromiarza, czyli zrobimy sobie aktora, którego będziemy zagadywali i mówili, hej, musimy sprawdzić, czy to, co teraz powiem, to jest palindrom. No i on sobie stwierdzi, no okej, okay, dobra, dajesz. Żeby to zrobić, tworzymy sobie nową podklasę do aktora o nazwie palindromiarz. I damy mu jakąś grafikę. Facet w czerni. I będzie. Palindromiarz. Teraz, żeby on się pojawił w ogóle na naszym świecie, to musimy wyedytować sobie ten nasz świat. Przechodzimy do My World. I tak jak zwykle pod super tworzymy sobie nowy obiekt typu palindromiarz. 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 I musimy sobie to dodać na świat, czyli add object, palindromiarz. Oczywiście możecie sobie z inną nazwę nadać. Ja sobie stwierdziłem, że będę sobie palindromiarza. Weźmy 320 i będzie na środku. Już od razu mówię, że to będzie tyle, jeśli chodzi o klasę MyWorld. Resztę zabawy będzie w tym naszym palindromiarzu. Czyli przechodzimy sobie do edycji palindromiarza. 2.14. Posunę sobie te. No dobra. I czego potrzebujemy do tego, żeby ten nasz palindromiarz
odczytał to, co chce mu powiedzieć. Czyli żeby wiedział, że coś mu, że daje mu jakieś dane. Tu się przyda metoda ACT, bo będziemy sprawdzać cały czas znowu, czy został chwytnięty, prawda? Czyli jeżeli go zaczepiliśmy i typnęliśmy go i mówimy mu, hej, czy możesz sprawdzić to i to, czy to jest palindrom, to dobrze to zrobić w metodzie ACT, żeby on sobie cały czas sprawdzał, czy do niego zagadujemy, czy też nie. I jak to sobie robiliśmy? Przy pomocy warunku, prawda? Czyli if Greenfoot mouse press this no i zagwozdka co? Jak zrobić to pytanie jakieś, do którego i pole tekstowe, do którego będziemy wpisywać jakąś frazę, jakieś dane. W Scratchu było to taki fajny klocek. Zapytaj i czekaj, chyba. Z którym się łączył klocek odpowiedź. Tam była właśnie wstawiona nasza odpowiedź. Tutaj czegoś takiego nie ma. Nie ma czegoś takiego, że już w samym pytaniu jest jakaś zawarta odpowiedź. Musimy sobie to stworzyć. Żeby sobie to stworzyć, w samej góry nad metodą act zrobimy sobie pole string odpowiedź albo fraza, konkretnie fraza. Fraza. Zrobimy sobie string fraza. No i czym ta nasza fraza ma być? Czym ta nasza fraza ma być? No ta nasza fraza ma się równać i tutaj dochodzimy do też takiej zagwozdki, bo Greenfoot tak sam z siebie nie ma żadnej takiej funkcji do odczytywania różnych danych, ale na szczęście sama Java ma. Sama Java ma ładne okienka, takie graficzne, które możemy skorzystać. Ale żeby z nich skorzystać, potrzebujemy sobie zrobić, czy zrobić, potrzebujemy sobie zaimportować. Ja ten błąd na razie jest dlatego, że tutaj coś próbujemy podstawić, a właśnie nie wiemy co. Więc importujemy sobie import, no i okay. Importujemy sobie taką bibliotekę jak Java Swing. JOptionPane. Tutaj JOptionPane, średnik. I w tym momencie Greenfoot wie, że będziemy chcieli coś wpisywać, jakieś dane wpisywać. I możemy to teraz wykorzystać. Czyli pod naszą frazę robimy coś takiego. JOptionPane.show input dialog i weźmy sobie jako frazę. W tym momencie, oj, Java Swing JPN does not exist. A, Java X, pardon, mój błąd. Java X, jako Java Extension, bo wcześniej przed Swingiem były takie strasznie brzydkie okienko nazwie AWT i one były generalnie importowane przez java.avt. Potem stwierdzili, że to jest brzydkie i zrobili Java X jako Java Extension kropka swing kropka coś tam innego. Więc tu potrzebujemy
Pamiętajcie, Java X. No ok. Teoretycznie mam tą frazę, ale nie mogę sobie ją przetestować. Czy ona faktycznie się zapisała w naszym pamiętniku, w naszym programie. Więc najprostszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest po prostu wydrukować ją na świecie. W tym momencie ta fraza, którą tam napisaliśmy, powinna się pojawić ponad naszym palindromiarzem. Zrozumiałem póki co? Czyli, żeby sobie móc pobrać tą naszą odpowiedź z okienka dialogowego, do którego będziemy coś wprowadzać, potrzebujemy mieć jakąś zmienną, w której to będziemy przechowywać. No i pod tą zmienną, jako że to jest ciąg znaków, to jest typ string, fraza, nazwa fraza. Czyli pod tą frazę wsadzamy wynik tego, co wpiszemy w okienko dialogowe z klasy JOptionPane. A to tutaj, ten tekst, jaką frazę chcesz sprawdzić, to się pojawi w tym okienku jako właśnie pytanie. I zaraz po tym, jak sobie to weźmiemy i zapiszemy, powinno się nam pokazać pod naszym bohaterem ta nasza fraza w takiej lokacji. No to leci. Run. Klikamy. OK. Już jedno z głowy. Jaką frazę chcesz sprawdzić? Będzie ten kajak. OK. I faktycznie odczytaliśmy sobie. W ten sposób można właściwie jakiekolwiek dane zaczytywać do Greenfoota. W tym wypadku chcemy, żeby to były ciągi znaków, stringi, niż jakieś liczby całkowite, ale to jak najbardziej można to użyć pętlę na przykład, żeby czytał ileś tam razy jakąś liczbę i sobie potem zrobi z tego, ją sobie robi z tego jakąś listę liczb. W My World jedyne co to jest tworzenie nowego palindromiarza i dodanie go do świata. I tutaj na tym skończymy My World. Nie będziemy za bardzo skakać dziś po klasach. Dziś się zajmiemy tylko jedną klasą użytkową. Czyli super, do stworzenia nowego świata. Stworzenie nowego palindromiarza i dodanie go do świata w jakiejś lokacji. OK. Wszystko jasne? Czy chcesz coś pokazać, wytłumaczyć? Przetestujcie sobie wciskanie cancel. Jeżeli dam teraz cancel, to on się powinien zaburzyć. O, on nie zaburzył. Ale to i tak będziemy musieli obwarować jedną rzeczą, ale to na samym końcu sobie zrobimy. Czy to jest jasne? Tak na wszelki wypadek spytam. Czyli całe odczytywanie robi się w momencie, kiedy
Klikniemy na naszego aktora. Pojawia się. OK. Pojawia się okienko, tam wpisujemy ta fraza. To co wpiszemy, pojawia się w frazie. No i potem to już z górki, czyli wyświetlenie tego tekstu na świecie. Moment. Możecie usłyszeć małe wiatraczki, wentylatorki, jak coś się grzeje. A, to nic. OK, dobra. Skoro mamy opytywanie i zapisywanie tych danych ze świata zewnętrznego do programu, no to pora się zająć tym, co potrzebujemy, czyli tym naszym planetarium. No i można by to zrobić w metodzie ACT. Tylko po co? Ja jednak wolę rozbijać sobie takie rzeczy na różne metody. ACT niech służy tylko do tego, żeby sprawdzał, czy przycisk został przyciśnięty i ewentualnie po to, żeby odpytać nas o jakieś dane. Natomiast zrobimy sobie metodę pod spodem public będzie string od razu sprawdź palindrom. Sprawdź palindrom. Na samym końcu sobie damy elektron, żeby nas nie irytował czerwony znaczek. No i tak. Skoro mamy sobie metodę. Już powinno być OK. Skoro z komorami. Skoro mamy naszą metodę, to fajnie byłoby coś jej przekazać. No i co jej przekażemy? Przekażemy. No, skoro mamy jakieś tam dane, które wpisujemy sobie my, to fajnie byłoby sobie w tej metodzie wysłać tą frazę, niech sobie przetestuje. I potem, żeby zwróciła rezultat. Czyli po prostu wywołujemy sprawdź palindrom z frazą jako parametra. I tutaj w tym momencie dokładnie on tutaj krzyczy, że nie może być może to stosować typu, bo wymagany jest bez argumentu, tutaj nic nie wpisaliśmy jeszcze, a tutaj mu podajemy argument. I on sobie tego nie może przetrawić. Ale tu wystarczy string fraza. Chociaż może nie, tylko string tak. OK. Czyli wysyłamy mu frazę, odbieramy dane. I na razie nic nie zwracamy. OK. To jak wspominałem, dobrze byłoby, żeby te dane spłaszczyć. Czyli po pierwsze zmniejszyć im litery wszystkie. Wszystkie litery niech pójdą małymi literami, a po drugie usunąć z nich spację. Bo jeśli by natrafił na spację, której nie ma w pewnej części tej naszej frazy, powiedział, że to nie jest palindrom. A to niekoniecznie musi być prawda. Teraz, jak to zrobić? Weźmiemy sobie te nasze dane i pod te dane postawimy wynik takiego działania. Dane. Jak tu możemy sobie troszkę posprawdzać. Mam tutaj char add. On się nie przyda. Component string contains equals format. Też nie się przyda. Is empty join last index notify. Troszkę taki myk.
rzeczy, ale ma też coś takiego jak to lowercase. No właśnie. Czyli możemy sobie wziąć to lowercase i w tym momencie powinien te nasze dane ściągnąć do nowych liter. Bez żadnej lokalizacji. To jest pierwsza rzecz. To jest fajna metoda. Ona się przydaje w niektórych momentach, kiedy chcemy wymusić na użytkowniku to, żeby pisał tylko nowe litery, no to w tym momencie, jeśli on coś tam wpisze, dajmy mu to, żeby przed zatwierdzeniem jakiegoś hasła czy czegoś, pyk, do nowej litery, cześć. I nie miał w tym momencie problemów jakichś z lukinami, hasłami i tak dalej. Więc to warto znać. To lowercase. Druga rzecz. Dane. Równa się dane. Kropka. Tutaj też wcześniej był taki myk. Jak. Okay. Cisza na to na czacie. Był taki myk jak replace all. To robi nic innego jak zamienia dany ciąg znaków na dany ciąg znaków. Czyli wybieramy sobie to i w tym momencie on przyjmuje dwa argumenty, ta metoda. Regex to jest regular expression, wyrażenie regularne, które się powtarza w jakiejś tam większej ilości tekstu. U nas to będzie bardzo proste wyrażenie regularne, a mianowicie spacja. Jak zrobić spację? Cudzysłów, spacja, cudzysłów. Witaj w świecie. Replacement to jest to, czym będziemy zajmować tą nową spację. A tą naszą spację będziemy zamieniać tylko i wyłącznie pustym znakiem. Średnik. I mamy zrobioną edycję tego naszego palindromu. No ok. Jasne to jest? Czy coś trochę bardziej w tą wolnej chwili można sobie przetestować, jakie tu rzeczy ma ciągi znaków, liczby lub tego typu rzeczy. Jest wiele fajnych metod, których można użyć. Jest OK? Na początku podmieniamy te nasze oryginalne dane, które sobie pobraliśmy, na to, żeby one były z małych liter. Dlatego polecam sprawdzić sobie to, co nam jeszcze oferuje, niż sam na piechotę to wszystko robić. Wiele rzeczy takich jest, które można byłoby na piechotę robić, ale większość tych metod została zrobiona przez Java inżynierów, którzy faktycznie pracują na tym, żeby to było jak najlepsze i najprostsze w implementacji, najszybciej do zrobienia. Czyli ty się masz zająć na tym, żeby coś z tego wszystkiego zrobić fajnego, a nie głowić się, kurczę, jak mam zmienić spację na puste znaki. No, można, ale to tak. No, mamy metodę replace all, to warto jej używać. OK. Wszystko jasne? Tu jak mówiłem, tam regular expression. U nas to jest po prostu cudzysłów ze spacją w środku, ale generalnie
Wyrażenie regularne to są takie dość spore krówki tekstu i znaków, typu nie wiem, nawiasy A duże, pauza Z duże, czyli weź wszystkie duże litery i sprawdź i to zamień na coś tam innego, na przykład. Dobra. Zakładam, że tu jest OK. Przepisaliście, wiecie mniej więcej, o co chodzi. Las rąk. Burza mózgów. No dobra. Przechodzimy teraz do rzeczy równie ciekawej, co to wcześniej. Czyli jak sprawdzić, że ten nasz palindrom jest palindromem. To sobie trochę pogadam. Bo normalnie po prostu czytamy jakiś tam tekst od lewej do prawej, od prawej do lewej, całość. Tylko że czy nam się to opłaca w przypadku programu komputerowego? No chyba nie, bo trochę byłoby nieoptymalne czytać 120 tysięcy znaków i sprawdzać, czy to jest palindrom. Tu jest dość co? Powinniśmy po prostu liczbę liter. Nie parzystą liczbę liter. No, można mieć parzystą, czemu nie? Generalnie przy pomocy programu będziemy sobie robili tak, że inaczej. Jest powód, dla którego ostatnim razem mieliśmy tablicę, bo ciągi znaków, te nasze stringi, to jest nic innego jak. O, dokładnie, dzięki Kamila. To nic innego jak po prostu tablica znaków, czyli cały ciąg, tak jak Anna, tutaj, znaczy jak na przykład Anna, co Kamila powiedziała, napisała, to jest tablica czterech znaków. A, N, N, A. Mamy cztery znaki. To jest traktowane jako tablica. Więc możemy sobie po kolei od pierwszego znaku do któregoś sprawdzić coś. Dokładnie, że to jest palindromem. I teraz, jak to zrobić? Mieliśmy ostatnio też pętlę. Coś fajnie kombinuje. Więc robimy sobie pętlę for. No i co tutaj zrobić? O, int i równego, no i zagwozdka. Czy ciąg znaków, jeżeli jest tablicą, zaczyna się od jedynki czy od zera? Skoro tablica, zero. To to mamy schodnie. Teraz, do którego momentu musimy sprawdzać, czy znaki są sobie równe. Ok, tutaj jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć, bo tak jak mówiłem, jak czytamy sobie kajak, kajak, to mamy od lewej do prawej, od prawej do lewej. Tutaj będziemy robić tak, że nie będziemy zużywać zasobów po to, żeby czytać całość, będziemy czytać do połowy, i będziemy sprawdzać zniknąłem na chwilę. Ale już jestem. Dobra, to może od początku. Czyli pierwszy znak, ostatni znak, drugi znak, przedostatni znak, trzeci znak, przedostatni znak i tak cały czas do połowy. Do połowy tego naszego tekstu będziemy sobie sprawdzać, czy pierwszy znak, czy i ty znak równa się ostatni minus i. Nie wiem, czy to w miarę zrozumiałe. Będziemy sobie czytać całą długość naszego tekstu i przy pomocy tego iteratora i będziemy sprawdzać po kolei te znaki.
aż do połowy. W przypadku liczb parzystych wszystko jest ok. W przypadku liczb nieparzystych też wszystko jest ok, bo jeśli jest liczba, jeśli jest jakiś tekst o nieparzystej liczbie znaków, w tym momencie ten środkowy znak jest sobie równy, więc jest wszystko ok. Czy wiemy, ile znaków ma fraza? Nie, ale ostatnim razem mogliśmy sobie pobrać długość tablicy. I tutaj też możemy to zrobić. Czyli od i równego 0 i do jakiego momentu? Do momentu, aż dane kropka length h. Tu jest myk. Czyli tam tu aż to, czyli te dane kropka length nie będzie połową tego całego naszej frazy. Czyli za żadne dane length przez 2 plus 1, minus 1, nie. Przez 2. Czyli do połowy naszego całego ciągu znaków dotąd musimy sobie testować. No i na samym końcu i plus plus. Czyli zwiększamy krok. Zwiększamy właściwie pozycję w naszej tablicy ciągu znaków. To jest do zapamiętania. Czyli podobnie jak tablica, z tablicy mogliśmy sobie odczytać jej koniec, tak tutaj możemy sobie odczytać, czy koniec i jej długość, tak tutaj możemy sobie odczytać długość. Zrozumiałem mniej więcej? Ok, super. Czyli od pierwszego znaku do połowy całej frazy, zwiększając indeks znaku o 1, musimy sobie to sprawdzić. I sprawdzimy sobie coś. It cannot be converted to boolean. No tak. Iterator jeszcze. Czyli dopóki i nie będzie mniej, czy dopóki i jest mniejsze od połowy tej naszej frazy. Dlatego sobie w sumie tutaj tego nie posprawdzał dobrze. To jest minus. Ok. Dobra. No i co? Przydałby się jakiś warunek, prawda? Tutaj, czyli za każdym razem musielibyśmy sobie sprawdzać, czy pierwszy znak, czy ity znak jest równy koniec, długość frazy minus i. Jak to zapisać? No, przy pomocy naszego starego, dobrego przyjaciela warunku if. Czyli jeśli. No i co? Jeśli co? No. Dane i. Ok. Dane i. Nie. Znaczy, jest ok. Jeśli dane kropka
znak na indeksie I. Czyli posprawdzamy po kolei cały znak. Czy sprawdzamy znak w konkretnym miejscu. Czyli jeśli i ty znak z naszej frazy jest najprościej zanegować. Czyli zakładamy, że to nie jest palindrom. Po prostu. Czyli jeśli ten nasz i ty znak, inaczej, jeśli ten nasz znak na i tym miejscu w naszej frazie jest różny od, no, od c minus y, i minus i, dokładnie, czyli dane kropka chart, bo to też musimy sprawdzić, teraz indeks będzie co? Dane length, dane length, no tylko że w tym momencie length minus 1, dokładnie. Czyli char at dane minus dane dot length i minus i zagwozdka. Minus i. OK. Zobaczymy. No to by wyglądało tak. Jeśli byłoby minus i, cała fraza, powiedzmy, że ma 7 znaków. I to jest tablica. Indeksy są od 0 do 6. 7 znaków fraza, od 0 do 6 indeks. Dany.length to jest 7. OK. O, dokładnie. Minus i plus 1. Minus i plus 1. A teraz czemu? Bo jeśli mamy frazę o długości 7 znaków, to ona jako tablica jest od 0 do 6 indeksowana. Zaczynamy od 0, po to, żeby ogarnąć całą tą naszą tablicę, więc byłoby tak. Weź zerowy znak o zerowym indeksie i weź znak o ostatnim indeksie, gdzie ten ostatni indeks to jest długość tej naszej tablicy minus i, a i na dzień dobry to jest 0. Więc byłoby dane length, czyli to byłoby 7, odjąć 0. A nie mamy na siódmym miejscu żadnego, czy inaczej, nie mamy żadnego znaku w indeksie siódmym tej naszej frazy, OK? Czyli generalnie wyszlibyśmy poza zakres tej naszej tablicy. Dlatego to musi być i plus 1. No i uważać na wiasę. Tu jeszcze coś krzyczy. Jeszcze za ifem. Klas. Ja zrozumiałem? OK. Dobra. Czyli jeszcze raz na wszelki wypadek. Sprawdź, czy znak na i tym miejscu. Mam komary się odzywają. Sprawdź, czy znak na i tym miejscu jest nierówny znakowi na miejscu przedostatnim, znaczy ostatnim minus i. Bo tutaj mielibyśmy w przypadku 0 mielibyśmy
dla siedmioznakowej frazy 7 minus 1, 6, czyli wszystko jest ok. I sprawdzamy 0 i 6. W przypadku i równego 1 mamy 7 minus 2, 5, 2, 5 jest ok. No i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tak. No i tym od końca. Ok. Dobra. Co ma się stać wtedy, kiedy tam się zrobi kwas? I w tym momencie pokażę to trochę bardziej na takim prostym przykładzie, bo w grach komputerowych jest coś takiego jak flagowanie, czyli flagi generalnie one odwzorowują stan jakiegoś obiektu. W naszym przypadku flaga będzie oznaczała nie mniej, nie więcej niż spalony po prostu. Czyli jeśli natrafimy na taki znak, który nie będzie równy temu, któremuś tam od końca, no to w tym momencie czerwona kartka, do widzenia. Kończymy imprezę, możemy się zwijać, to nie jest paliną. I żeby tego to sobie tak zrobić, u samej góry pod string fraza zrobimy sobie nową zmienną typu short. Tak, jest taki typ danych liczbowych od minus 128 do 127. Short fraga i zakładamy, że to jest 0. Dobra. Fajnie, jest skompilował, nie ma problemów. Na wszelki wypadek jeszcze zostawię. Czyli, najpierw zrobimy to przy pomocy flagi. Później sobie zrobimy w trochę cwańszy sposób. U samej góry, nad aktem, dorzucamy zmienną flaga typu short. I nadajemy jej 0. Czyli zakładamy, że jest wszystko ok. Jest stabilnie, bez zmian. Ale kwas dorobił. Jeśli dobra. Macie to u góry flagę? Flagę można wstawić na boolean. Tak, można. Dobra. To skoro tutaj jesteśmy, to lecimy sobie dalej. No i jeśli to się skwaszą te nasze, ten nasz test, no to ustawimy sobie flagę na jedynkę, czyli zrobił się jakiś problem. Mamy jeden problem. I co dalej? To, że zrobiliśmy flagę, no fajnie, nie? Program sobie mówi, sobie myśli, no spoko, użytkownik, dajesz mi jakąś frazę, ona nie wyszła, zmieniam flagę na jeden i tyle. Żeby zakończyć działanie tej naszej pętli, naszej oto tu pętelki, żeby zakończyć działanie naszej pętelki, jest coś takiego jak share view. O, dokładnie, Rafał. Jest jakiś break i to jest właśnie break. Czyli dajmy break, do widzenia.
Daję mu break do widzenia i on w tym momencie robi coś takiego. Dostaje ten nasz, nasza metoda sprawdź pani intro. Ona dostaje sobie jakieś tam dane. Ona sobie je potem przetwarza do małych liter, zamienia spację na puste znaki i potem sprawdza, czy to jest pani intro. Jeśli w którymś tam momencie się okaże, że nie jest pani intro, wywiesza flagę, łamie i możemy przejść do kolejnego etapu. Czyli zrobimy sobie tak. Jeżeli. No i co? Jeżeli ta nasza flaga jest równa 1, czyli się niestety test nie udał, to musimy coś zwrócić. Bo to tutaj typ zwracany jest string. Można null, żeby nie było. To jest dozwolone. Mówiąc wtedy nic nie zwróci, ale i nie będzie błędów. Ale potrzebujemy, żeby to miało sens, potrzebujemy zwrócić jakiś tekst. Czyli zwracamy sobie tekst. Twitter to nie jest intro. OK. Co w przypadku, kiedy ten nasz test przejdzie? Czyli w przeciwnym wypadku są to właściwie dwa możliwe scenariusze. Kiedy test przejdzie, czyli faktycznie jest pani dromem, i kiedy test nie przejdzie, czyli ta fraza nie jest pani dromem. Else. Jeszcze raz. Tell. Hurra. A ten return null musimy wykasować. OK. Jasne? Czyli po tym, jak faktycznie będzie kwas i ten nasz znaczek nie będzie równy temu znakowi, w tym momencie przerywamy i przechodzimy do sprawdzania flagi. Teraz przechodzimy sobie do samej góry. No i tu się zaczyna pytanko. Bo ona, ta metoda sprawdź pani, ona nam zwraca tekst. Ona nam zwraca tekst. O, dzięki, cześć. Ona nam zwraca tekst, to jest pani drom lub nie masz pani drom. Lub to nie jest pani drom. No i to się dzieje w tym momencie, tutaj. Ona sobie sprawdza frazę, zwróciła jakiś tekst i nic z tego. Po prostu. Dobrze byłoby ten tekst wysiedlić na naszym świecie. Teraz zrobimy sobie małą incepcję, czyli wynik naszej metody sprawdź palindrom będzie jednocześnie parametrem tekstowym do wyświetlenia w naszym świecie. Żeby to zrobić, zaznaczamy sobie ten sprawdź palindrom z parametrem fraza i wrzucamy go sobie tutaj. Na tą stronę.
Można powiedzieć, że to będzie działało to tak trochę od tyłu. Najpierw się wykona to. Dopiero później to się wszystko pokaże na świecie. Trochę pokrętne. Będzie jeszcze większy hardcore za chwilkę. Ale działa. Co możecie sobie sprawdzić? Kasia prawdopodobnie już sobie sprawdziła, przekonfigurowała. Run. Kajak. Hura, mam palindrom. Bogaty. Dobra, teraz sprawdzę kajak z dużej litery. Chociaż to akurat nie będzie. Nie wiem. Kota. To nie jest palindrom. Więc chodzi na to, że coś tam faktycznie może działać. Jeszcze sobie weźmiemy Anna. O! Dwie się wcześniej. A! Jedna rzecz. Skoro ustaliliśmy sobie flagę, nie jest vis. Skoro ustaliliśmy sobie wcześniej flagę, tą naszą, to musimy sobie zresetować. Bo ona w tym momencie, jeśli ją tutaj zmienimy, tu, to będzie dalej uważał, że to nie jest palindrom. Dokładnie, należy ją wyzerować. W którym momencie byśmy najlepiej wyzerowali? Chyba tutaj. Czyli w tym naszym warunku sprawdzającym, czy jesteśmy w klienci, czy nie. Czyli flaga równa się 0. I teraz możemy sobie sprawdzić, czy faktycznie to będzie działać. Powoda za sterowanie. Tu jest fraza. Możemy testować. Czyli zaraz pod naszym warunkiem Greenfoot Mouse Press This. W pierwszej linii tego warunku zerujemy naszą flagę. Tak, żebyśmy mogli później z niej skorzystać. Przechodzimy raz jeszcze. Run. Klik. Anka. To nie jest palindrom. Anna. Mam palindrom. Zwróćmy na to, że działa. Sprawdzimy sobie jeszcze Anna z dużej litery. Wciąż mam palindrom. Anka. To nie jest palindrom. Więc wychodzi na to, że coś faktycznie może być na rzeczy, że to może działać. Pauzujemy. Teraz jeszcze przechodzimy do palindromiarza. I tu się zaczyna mały. Tu się zaczynają heheszki, bo możemy się pozbyć tej linii. To się zrobi troszkę bardziej hardkorowe, ale. To sobie wykomentujemy, fraza, i wstąpimy sobie ten cały tekst JOptionA, show input dialog, jaką fragę chcesz sprawdzić, z nawiasami, i wrzucimy sobie ją w frazę. Teraz się zrobiło dziwnie, czyli generalnie. To jest trochę
Tego nie musicie pokazywać uczniom, to jest bardziej dla was, żebyście wiedzieli, że takie hardkory można robić, czyli zrobić przy pomocy w jednej linii wynik jednej metody jako parametr drugiej, który jest jednocześnie parametrem dokładnie po tego pudełku, czyli taka matrioszka. Robimy sobie matrioszkę. Matrioszkę? Chyba tak. No więc to jest lekki hardcore. Run, klik i o, zadziałało. Anna, ok, i mam palindrom. Anka. To nie jest palindrom, więc chyba działa. Jeszcze raz rzut okiem, czyli może zrobić coś takiego. I czy to jest zrozumiałe? Jeszcze na wszelki wypadek, jakby komuś nie działało, posprawdzajcie, bo tu będą naprawdę ważne nawiasy. Posprawdźcie sobie nawiasy. Czyli jak mam get world, to nawias do parametru showText ma być jako pierwszy z prawej, no i pierwszy z lewej. Sprawdź palindrom. To jest drugi nawias. W środku, czyli option pension input dialog, ma być jako trzeci nawias. Czyli, jakby tak przetłumaczyć na nasze. Pobierz świat i pokaż tekst, który jest wynikiem metody sprawdź palindrom, którego dane są pobrane od użytkownika. I masz to pokazać w punkcie 300-500. I w tym momencie możemy się pozbyć tej oto zmiennej fraza, bo jej tu nigdzie nie ma. Ona była tylko potrzebna do tego, żeby pobrać ją do niej, tą naszą frazę. Czyli ona jest w tym momencie taka trochę. Te dane są takie anonimowe. Nie możemy się do nich odwołać w żaden sposób. One po prostu są pobierane i dalej są przetwarzane przez nasz program. Tak pewnie te bliskie robią na co dzień. To zależy, tak naprawdę. Czasem tak, czasem nie. Czasem lepiej to rozbić sobie na, zwłaszcza jeżeli to jest trochę większy kod i bardziej skomplikowany, rozbić sobie na parę rzeczy i zostawić to w takiej formie, po to, żeby było czytelnie do ewentualnej modyfikacji. No, tutaj na razie nie ma co modyfikować. Skoro mamy tylko jeden parametr, który jest wynikiem metody, która ma jeden parametr, to tak naprawdę nie ma takiego hardkoru. Ale przy większych projektach, witaj świecie. Jak sprawdzam sobie niektóre metody do takiej Java serwerowej, no to tam jest faktycznie taki hardcore, że tam 7 linii kodu, które są jako kolejne wywołania kolejnych metod i będących jakoś tam parametryzowanie. Fajnie jest. Dobra. Czy wszyscy to mają? Czy działa wam
palindrom, sprawdzanie i testowanie palindromu. OK. Cieszy, cieszy. Nie działa? OK. Co nie działa? W którym momencie? Kasia? Dlaczego palindromy są liczby? MyWord nie ma nic. Jest tylko tworzenie nowego palindromiarza. Nic więcej. Mariusz, dlaczego palindromy są liczby? To znaczy? No to są współrzędne, które... A, dobra. To są współrzędne, na których pojawi się tekst, że to jest palindrom, to nie jest palindrom. Czy o coś jeszcze innego ci chodzi? Tak, również palindromuje. Również palindromuje. Aha, no tak, no bo nie zrobiliśmy mu, że mają być. Okej. Okay. No musielibyśmy zrobić to wykluczenie, że to mamy być tylko teksty. To musielibyśmy zrobić obsługę wyjątków taką, żeby sprawdzić, czy dana fraza jest jako tekst. Zwrócić użytkownikowi uwagę, że to nie jest tekst. No, tylko rozszerzony kod ASCII, bo tam również MO sprawdza. OK, dobra. Nie ma więcej pytań. Powiem tak. Ta flaga mi trochę brudzi, bo ona jest wzięta taka tak naprawdę nie wiadomo skąd. I można sobie to troszkę można sobie upiększyć troszkę życie, robiąc mały myk. Tutaj na dole. Gdzie mamy naszą pętlę i warunek do sprawdzania palindromu. Tego tak naprawdę nie musimy robić. Tak naprawdę. Możemy to zrobić fajny myk, na który wpadłem jakoś tak niedawno, dopiero. A mianowicie tego też się pozbędziemy. Czyli po naszej pętli nie będziemy sprawdzać flagi. Po co? Nie będziemy sobie sprawdzać flagi, więc sobie to zakomentujemy. Zrobię też blokowy raz. Zakończymy. Dla potomnych, żeby było. I dajemy return. To jest palindrom. No i zagwozdkę. A co w tym złym przypadku, kiedy się wykrzaczy? Czyli kiedy to już nie będzie palindrom.
Można to zrobić w ten sposób, że to sobie też zrobimy jako komentarze. A na sam, a zamiast tego piszemy return Palin jest palindrome. I teraz jak to działa? To działa tak, że kiedy faktycznie się okaże, że dana fraza nie jest palindromem, zwrócimy od razu tekst to nie jest palindrom, czyli coś, co ta nasza metoda oczekuje, że zwrócimy. Słówko return jest o tyle ciekawe, że kończy działanie metody. Czyli tak jak mielibyśmy flag i break, tak tutaj będzie to wyglądało w ten sposób, że kiedy dojdzie do return tego, on już dalej nie patrzy, co się dzieje. Jeśli ma return, dobra, kapitan pamięta na ratunek. I tyle. Wylatuje z całej pęty, wylatuje z całej metody, zwraca ten tekst i tyle. W przypadku, gdy będziemy mieli do czynienia z palindromem, on to pominie i przejdzie tutaj. Czyli w jakimkolwiek innym wypadku, kiedy, w jakimkolwiek innym, są dwa, więc szału nie ma. Czyli w momencie, kiedy palindrom jest, on sobie totalnie olewa tą, ten fragment kodu, return to nie jest palindrom i przechodzi od razu, zwróć, że to jest jeden palindrom i uciesz się jak małe dziecko. To się cieszymy jak małe dziecko, hurra. W przypadku, gdy to nie jest palindrom, sio. I ani ta pętla już nie będzie brana pod uwagę, ani ten fragment kodu. W tym momencie możemy sobie też usunąć short flaga i stąd flagę też. Czyli to sobie wykomentujcie. Po to, żeby mieć dwie wersje na wszelki wypadek. To sobie dopiszcie. I tutaj sobie to wykomentujcie i dopiszcie, że to nie jest palindrom. A jak to zrobicie? Także tutaj flagę i jej deklarację inicjalizację. Okay. Macie? Ja się już tutaj przerzucę. Run. Klik. Anna. I to jest palindrom. Ok. Anka. I to nie jest palindrom, więc chyba działa. Jeszcze na wszelki wypadek wrócę do palindromiarza. I to jest sposób właśnie na to, żeby ominąć sobie warunki przy pomocy flag, bo to nie jest niepotrzebne, to zrobić właśnie w ten sposób. Czyli jeśli mamy no, zero-jedynkowo, tak jak tutaj, palindrom jest lub nie jest, to zakładamy przy teście, że on nie jest, zwracamy niepowodzenie
a jeśli ta pętla przejdzie i warunek, no to w tym momencie automatycznie to jest jako sukces i zwracamy, że to jest sukces. OK, super. To teraz jeszcze jedna rzecz. Ha. Jeżeli teraz sobie weźmiecie uruchomicie, klikniecie na tego palindromiarza, dacie mu cancel, robi się kwas, bo on w tym momencie przez te nasze myki związane z uszczupleniem kodu w jednej linii, on w tym momencie oczekuje tutaj, w tym palindromie. Jeszcze sprawdzę debugger. Tak, on w metodzie sprawdź palindrom oczekuje jakieś tam, oczekuje jakichś danych, a my mu tych danych w żaden sposób nie dajemy. Teraz jak sobie z tym poradzić? To jest akurat brzydkie do zobaczenia dla użytkownika. Fajnie byłoby zrobić mały myk. To, co teraz sobie zrobimy jeszcze na sam koniec, to jest tak zwana obsługa wyjątków. Wyjątki w skrócie to jest zaawansowana i prosta zarazem metoda na unikanie katastrof w różnych aplikacjach. Czyli sprawdzamy, czy coś się wykonuje. Jeżeli to coś zwraca błąd, to mówimy hola, 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 użytkowniku, ale chyba zapomniałeś o jakichś danych tam. Jak się rejestrujecie na jakimś forum czy coś, jak wpisujecie swój pierwszy raz login, to czasami jest tak, że on sobie sprawdza, czy jest dany login zajęty, czy nie. I to jest właśnie obsługa wyjątków. Czyli sprawdzenie, czy dany login istnieje. Jeżeli tak, to zwróć się. Przykro mi, ale niestety musisz sobie wymyśleć inny login niż kuwerty 1, 2, 3, 4, 5. Teraz, żeby zrobić ten nasz, tą naszą obsługę wyjątków, potrzebujemy nadać mu jakiś test. Tym testem jest właśnie to. Cały ten get world, show text, JOption Pension Input Dialog we współrzędnych 300 na 500. Teraz co musimy zrobić? Try. Dajmy w try. Czyli próbuj. O. I on to robi błąd. No ja wiem, może na ten błąd. Albo nie? Okej, dobra. Jest. Tutaj ten błąd mi mówi, że próba bez złapania lub sfinalizowania lub jakiejś deklaracji zasobów. Chodzi mi o to, że samo wypróbowanie tak naprawdę nic nie robi. Czyli musimy nadać jeszcze jedną rzecz kodu catch. No i tu musimy się zastanowić, co musimy zobaczyć, jaki typ wyjątku musimy sprawdzić. Najprościej to, więc sobie to na czysto, trochę poskaczę, przepraszam, jaką frazę chcesz sprawdzić, cancel, ja tutaj krzyczy, pointer exception. Czyli nie muszę zainicjować
żadnych danych, które potem musiały być wykorzystywane do metody sprawdź palindrom. Więc zapamiętajcie to, null pointer exception. To sobie odkomentuję, try catch. No i tutaj, w tym catch, musimy mu nadać jaki typ wyjątku mam złapać. Null pointer exception. NPE. OK. Fajnie. Tylko to jedyne, co zrobi, to złapie wyjątek i nie powie użytkownikowi, że coś musi poprawić. Więc dobrze byłoby dać użytkownikowi drobną podpowiedź: chłopie, weź się ogarnij i wpisz coś. Ewentualnie bądź mężczyzną i daj OK. Czyli tutaj zrobimy. NPE jest właściwie po to, żeby ewentualnie później się do niego odwołać. Nie wiem, NPE, pobierz dokładne dane powiązki i tak dalej. To musi być, to jest tak jak tworzenie zmiennych. Czyli to jest typ, a to jest nazwa wyjątku. OK. Czyli null pointer exception NPE to jest nazwa dowolna. Gęsto się spotyka X jako exception, ale dobrze jest sobie, ja tak uważam, że dobrze jest wziąć nazwę z pierwszych liter tych uppercase, czyli null pointer exception. Przynajmniej mniej więcej wiadomo, o jaki typ wyjątku chodzi. Tutaj może powie coś? Nie. On akurat nic nie powie. Dobra. I co ma zrobić, kiedy złapie ten wyjątek? No, ja proponuję to, żeby on dał użytkownikowi, czyli kropka, i mamy coś takiego jak show mixerstyle. Czyli wyświetl okienko dialogowe. I w tym momencie on sobie coś tam powie. To jest chyba za dużo tył, więc wystarczy nam 0. Message dialog, message type. Wciskaj pisar. Podaj dane. Wypróbuj, czy ten fragment kodu zwróci błąd. Jeżeli tak, przechwyć go i ogarnij go w takim typie, w jakim ten błąd się pojawia. A że nasz błąd to był null pointer exception, no to w tym momencie możemy później w logach aplikacji swojej, że o, tutaj Kowalski zrobił błąd, że dał cancel, a nie powinien. Spróbujemy. Run. Tak. Cancel. Jednak działa. Mniej więcej wiadome, to dla Was to nie jest wymagane, natomiast dobrze byłoby wiedzieć, że coś takiego jest, tak na wszelki wypadek. I jak to się, jak to mniej więcej działa. Czyli raz jeszcze try i w tej klamrze, tutaj, w tej słówka kluczowego try, dajmy coś, co chcemy przetestować przy pomocy obsługi wyjątków.
łapanka jakiegoś typu. I jeśli on coś złapie, no to ma coś pokazać. Jakiś tekst ostrzegawczy, nie wiem, format cedł, kropek, odwrotny dysyn. OK. Przetestowane. U mnie działa. Super. Jaki ów? Jesteście tacy, to z definicji będzie działać. Spróbujmy raz jeszcze. Las. Co się stanie, kiedy nie wpiszemy nic? Kwas numer 2. O, ale to może zrobię clear, żeby było trochę czytelniej. Okay. Kwas numer 2. String index out of range 0. Dlaczego? Dlatego, że się odwołujemy tutaj w tym naszym palindromiarzu. Dokładnie tutaj. Nie, inaczej, po prostu tutaj. To akurat go nie obchodzi za bardzo. Prędzej tutaj. No, bo mamy zerową długość tekstu i próbujemy to jakoś sprawdzać. Zero. O, on się tutaj wysypuje. Sprawdzamy znak na zerowym. Zero. I teraz tak. Zero. Odjąć. 0 plus 1 jest minus 1, więc generalnie sprawdzamy pierwszy znak i ostatni znak. Tak to więcej. Pierwszy znak. Tak będzie chyba lepiej tak. Pierwszy znak. Nie. Pierwszy znak. O, tak będzie lepiej. Bo nie. Nie dobrze było. Pierwszy znak idzie tutaj, a ostatni znak idzie tutaj, więc generalnie jest takie przejście. Ostatniego znaka nie mamy gdzieś tutaj, tylko on idzie poza zakres. Wiem, macham łapami. Miałem podobnego nauczyciela programowania, taki gość. Teraz, jak sobie to ogarnąć po raz kolejny? Zapamiętajmy sobie ten wyjątek. String index out of bounds exception. Tam się może przeczytać. Dajmy mu clear. Zawsze wracam do naszego palindromiarza. No i pytanie, czy możemy wyjątek wpleść w wyjątek? Krótka odpowiedź, tak. Możemy sobie wplatać tych wyjątków ile chcemy. Tak, wyjątki będą się wykluczać nawzajem i nie będą podawać między sobą błędów. Zostajemy sobie try. Czyli jako pierwsze człowieku drogi, super, Shift I, jako pierwsze sprawdź catch. Ctrl V? Jo, nie. Oczywiście tego nie zrobiłem, nie skopiowałem. Tak, ok. Kwas. To sobie kopiujemy. Czyli najprostszy sposób na to, żeby sobie skopiować nazwę wyjątku. Uruchomić, zrobić błąd i
o ten ostatni fragment chodzi. Clear. Przechodzimy znowu. Catch. No tutaj nie będę robił w przypadku Webmaster Accessu, piszę X. I po raz kolejny wyjmę sobie J Option Pane Show Message Dialog. Ctrl C, Ctrl V. Nawia się 0. A jako tekst. Hejże. Pisz jakieś dane leju. Okej. Przetestuję. Okej. Przetestowamy. Działa. Czyli oplatamy ten nasz kod, którym pobieramy sobie dane, dwoma wyjątkami. Pierwszy wyjątek służy do tego, żeby zapobiec wpisywaniu przez użytkownika pustej frazy. A drugi jest po to, żeby użytkownik nie wciskał w SL. Bo akurat do działania tego programu wymagane jest wpisanie wpływu tekstu. Wiem, to jest trochę hardcore, bo tu się zrobiło w tym momencie dość mocne zagęszczenie tego, ale... Formatowanie nic nie daje. No jest, tak, to jest hard. Wiem, to jest hard. Ale to musieliście wiedzieć, bo jeśli byście chcieli wiedzieć, pokazać uczniom właśnie taką obsługę wpisywania tekstu, to są dwa najczęstsze, znaczy najczęstszy jest właściwie null pointer exception, w momencie kiedy wklepią ten śmieszny cancel. Jeśli pracowalibyście na tablicach, no to jest kolejna rzecz, ten string index out of bound exception. To jest kolejna rzecz. Ale najpopularniejsze to jest właśnie ten null pointer exception, kiedy on nie ma danych, a coś chcielibyśmy z tymi danymi zrobić, że one są wymagane do tego, żeby coś tam zrobić. Działa? Nieskromnie zapytam. Jeśli tak, to sprawdźcie jak zwykle, czy klamry są ok, nawiasy. Działa. Super. O, świetnie. Działa. 3 osoby, 4. Jest tylko 47. Ok, super. 46. 5. Trzy, dwa. Nie? Klaudia, sprawdź, czy nie masz żadnego podkreślenia na czerwono. To może, o, pewnie tak. To spokojnie, to moi znajomi robili takie sadzili błędy na tych, na laborkach, że uff.
że mówiąc szczerze, podziwiam Was. Naprawdę, podziwiam Was. Raz, że przed ze mną wytrzymaliście te cztery webinary, a dwa, że tak sobie świetnie radzicie. O, mamy o. 0, 0, 0. Działa. O, super. A, okej. No dobra, to tak. Z przykrością i żalem zawiadam, że to już jest koniec webinaru i koniec webinarów javowych. Ten projekt Pani Dron